Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 283. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 10, wersety od 12 do 18. Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże, nie zapominaj o biednych. Dlaczego występny gardzi Bogiem, mówi w swym sercu, nie pomści? A ty widzisz trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, tyś opiekunem sieroty. Skrusz ramię występnego i złego, pomści jego nieprawość, by już go nie było. Pan jest królem na wieki wieków, z jego ziemi zniknęli poganie. Panie! Usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha, aby strzec praw sieroty i uciśnionego, i aby człowiek powstały z ziemi nie siał już po strachu. Za chwilę przeczytamy fragment Księgi Ezechiela, obejmujący rozdziały 13 i 14. W tych częściach prorok Ezechiel ostrzega Izrael przed fałszywymi prorokami. Którzy wprowadzają naród w błąd i odchodzą od prawdziwego przesłania Bożego. Autor podkreśla konieczność autentycznego posłuszeństwa i duchowej czujności, aby uniknąć konsekwencji grzechów i zachować wierność Bogu. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, Prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym imieniu. Słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli. Jak lisy wśród ruin, takimi są twoi prorocy Izraelu. Nie wstąpiliście na wyłom, ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, aby się ostał w walce w Dzień Pana. Oglądają rzeczy zwodnicze i prorokują kłamstwa ci, którzy mawiają wyrocznia Pana. Pan ich nie posłał, a mimo to oczekują spełnienia słowa. Czy nie mieliście widzeń zwodniczych i nie opowiadaliście proroctwa uszywych, gdyście mówili wyrocznia Pana, a ja nie mówiłem? Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ przepowiadaliście rzeczy zwodnicze i mieliście kłamliwe widzenia. Ja występuję przeciwko Wam, wyrocznia Pana Boga. Ręka moja dotknie proroków, którzy widzą rzeczy zwodnicze i przepowiadają kłamstwa. Nie będą oni należeć do społeczności mego ludu i nie zostaną wpisani w poczet pokoleń izraelskich. Nie wejdą do ziemi Izraela, abyście poznali, że ja jestem Pan Bóg. Oto wprowadzili mój lud w błąd, mówiąc, pokój. Podczas gdy pokoju nie było. A kiedy on budował mur, to tamci pokrywali go tynkiem. Powiedz tym, którzy go pokrywali tynkiem, upadnie on, gdy spadnie deszcz ulewny. Nastąpi gradobicie i wicher gwałtowny się zerwie. I oto mur rozwalony. Czy wam nie powiedzą, gdzie jest zaprawa, którąście narzucili? Przeto tak mówi Pan Bóg. W zapalczywości mojej sprowadzę wicher gwałtowny. Spadnie deszcz ulewny na skutek mojego gniewu i grat na skutek mego oburzenia, by wszystko zniszczyć. I zburzę mur, któryście pokryli tynkiem, powalę go na ziemię, także że ukażą się jego fundamenty, i upadnie, a wy pod nim zginiecie. Wówczas poznacie, że ja jestem pan. Wywrę gniew mój na murze i na tych, którzy go tynkiem obrzucili, i powiem wam. Gdzie jest mur i ci, którzy go tynkowali? Prorocy Izraela wieszczący o Jerozolimie, którzy mieli o niej widzenia pokoju, ale w której nie było pokoju. Wyrocznia Pana Boga. A Ty, Synu Człowieczy, zwróć swoje oblicze ku córkom Twojego narodu, samorzutnie głuszącym przepowiedni i prorokuj przeciwko nim. Powiesz, tak mówi Pan Bóg. Biada tym, które szyją wstążki na wszystkie przeguby rąk. I sporządzają zasłony wszelkiego kształtu na głowy, aby usidlać duszę. Łowicie duszę ludu mego, a własne dusze chcecie przy życiu zachować, bezcześcicie mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa. Przeto tak mówi Pan Bóg. Oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi usidlacie dusze jak ptaki. Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was usidlone wypuszczę na wolność. Pozrywam wasze zasłony i tak jak ptaki wyzwolę lud mój z rąk waszych, aby już więcej nie był łupem w waszych rękach i poznacie, że ja jestem Pan. Ponieważ zasmucałyście kłamstwem serce sprawiedliwego, Chociaż ja go nie zasmucałem i ponieważ wzmacniałyście ręce bezbożnego, aby nie zawrócił ze swej drogi złej i żył, dlatego nie będziecie miały widzeń złudnych i nie będziecie więcej prorokowały. Wyzwolę lud mój z ręki waszej i poznacie, że ja jestem Pan. Przybyli do mnie niektórzy ze starszyzny izraelskiej i usiedli przede mną, a Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mężowie ci wprowadzili do serca swoje bożki i postawili przed sobą to, co było dla nich sposobnością do grzechu. Czyż mam na to pozwolić, aby oni pytali mnie o radę? Dlatego mów z nimi i powiedz im. Tak mówi Pan Bóg każdemu z domu Izraela, który wprowadza swoje bożki do serca i stawia przed sobą, a potem przychodzi do proroka. Odpowiem ja sam, Pan, stosownie do liczby jego bożków, aby odkryć zamiary domu Izraela tych, którzy się oddalili ode mnie z powodu wszystkich swoich bożków. Dlatego powiedz domowi Izraela. Tak mówi Pan Bóg. Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bożków i od wszystkich swoich obrzydliwości się odwróćcie. Albowiem ja sam Pan dam odpowiedź każdemu spośród Izraelitów i z przychodniów mieszkających w Izraelu. Ktokolwiek odwróci się ode mnie i wprowadzi do serca swe bożki i postawi przed sobą to, co dla niego stanowi sposobność do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, aby przez niego pytać mnie o radę, zwrócę oblicze moje przeciwko temu mężowi, użyję go jako przysłowiowego przykładu. I wykluczę z mego ludu, a poznacie, że ja jestem pan. A gdyby prorok dał się zwieść i przemawiał, oto ja pan zwiodłem tego proroka. Wyciągnę rękę przeciwko niemu i zgładzę go spośród ludu mego izraelskiego. Poniosą odpowiedzialność za swoje winy. Wina proroka będzie taka, jak tego, który się go pytał, aby dom Izraela nie oddalał się już więcej ode mnie, i nie plamił się już więcej żadnymi swymi grzechami. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, wyrocznia Pana Boga. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, gdyby jakiś kraj zgrzeszył przeciwko mnie niewiernością, i gdybym wówczas wyciągnął rękę przeciwko niemu i złamał mu podporę chleba, zesłał głód, wyniszczył ludzi i zwierzęta, i gdyby tam byli owitrzej mężowie, Noe, Danel i Hiob, to tylko oni dzięki sprawiedliwości swej ocaliliby życie swoje, wyrocznia pana Boga. Albo gdybym na ten kraj zesłał dzikie zwierzęta, aby go wyludnić i uczynić z niego pustynię, tak by nikt z powodu dzikich zwierząt nie mógł tamtędy przechodzić. I gdyby w jego środku byli owitrzej mężowie, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie mogliby uratować ani synów, ani córek, oni sami tylko by się ocalili, kraj zaś zamieniłby się w pustynię. Albo gdybym na kraj ten sprowadził miecz i gdybym powiedział, Niech miecz przejdzie przez ten kraj i wyniszczyłbym w nim ludzi i zwierzęta, i gdyby owi trzej mężowie znajdowali się w tym kraju. Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie mogliby ocalić ani synów, ani córek, ocaliliby tylko samych siebie. Albo gdybym na ten kraj zesłał zarazę, i we krwi utopiłbym gniew mój na niego, aby wytracić stamtąd ludzi i zwierzęta. I gdyby Noe, Danel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie. Bo tak mówi Pan Bóg. Nawet gdybym zesłał na Jerozolimę owe cztery moje straszne klęski, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby w niej wyniszczyć ludzi i zwierzęta, to jeszcze pozostanie tam reszta, która ocali synów i córki. Oto oni przyjdą do was i będziecie widzieli postępowanie ich i uczynki, tak iż pocieszycie się po klęskach, które sprowadziłem na Jerozolimę, po wszystkim tym, co na nią sprowadziłem. Oni pocieszać was będą, gdy zobaczycie ich postępowanie i uczynki poznacie, że nie bez podstaw było to wszystko, co jej uczyniłem. Wyrocznia Pana Boga. W fragmencie Ewangelii Marka, rozdział 9, werset od 38 do 50, Jezus poucza uczniów, aby nie zabraniali nikomu czynić dobra w Jego imię, nawet jeśli nie należy do ich wspólnoty. Jezus przestrzega także przed zgorszeniem, wzywając do radykalnej walki z grzechem, który może prowadzić do zatracenia. Kończy podkreślając potrzebę zachowania wewnętrznej czystości i pokoju między sobą. Wtedy rzekł do niego Jan, Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu. Bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, Temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie. Je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, Lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.